bardzo witam serdecznie na trzecim zadaniu zawodowej motoryzacji. Przekazuję głos ustępny w miarę kwestii otwarcia imprezy głównemu wodzirejowi całej dni Sochaczewa. Tutaj w miejsce burmistrza przyszedł zastępca burmistrza, Marek Fergiński. I chciałbym parę słów wstępu dla wszystkich uczestników i wszystkich gości powiedzieć. Serdecznie zapraszam, proszę. No dobra. Spróbuję jeszcze przez taki megafon, nie mówiłem. Witam serdecznie, cieszę się, że pasjonaci motoryzacji mogą podzielić się swoimi informacjami na temat motoryzacji, mogą pokazać swoje wspaniałe rumaki. Bez megafonu będzie lepiej. Jednak nie da rady. Nie da rady, to jest zbyt mocny zabytek. Lepiej słychać. Dla mnie duża satysfakcja, że mogę tutaj rozpocząć oficjalnie ten zlot. Jestem inżynierem samochodowym, choć nie pracowałem w zawodzie i żałuję trochę. Przyszło mi troszkę innymi sprawami się zajmować, ale doświadczenia polskie, no może nie za duże, prawda? Mieliśmy w 1929 samochód, prawda, który też może się do historii Polski wprowadzić. A tak najbardziej taki znany to Syrenka, którą sam jeździłem. Chyba też będzie dzisiaj tutaj. O, będzie 103. To jest trzeci zlot. Myślę, że co roku będzie uczestników więcej i życzę sobie temu organizatorom, współorganizatorom jednej z imprez cyklu obchodów Dni Sochaczewa. Wszystkim zainteresowanym życzę miłych wrażeń, a tu satysfakcji organizatorom, aby tych zabytkowych modeli było jak najwięcej. Poświęcacie swój czas, poświęcacie pieniądze po to, żeby historia była żywa. Gratuluję tego i życzę sukcesów w dzieleniu się spostrzeżeniami, doświadczeniami i wydobywajcie z tych zapomnianych miejsc te cacuszka motoryzacji. Gratulacje. Witam serdecznie uczestników zlotu, trzeciego zlotu zabytkowej motoryzacji. Witam serdecznie także i sponsorów, i przedstawicieli oczywiście władz i mediów. Chciałem serdecznie wszystkich Państwa powitać na trzecim zlocie zabytkowej motoryzacji. Miejsce szczególne, bo w Muzeum Kolei Wojskotorowej, tak jak wiemy z historii motoryzacji, była taki moment w historii, kiedy te wszystkie pojazdy troszeczkę się rozjechały. Jedne pojechały na tory, a drugie na drogę. W tej chwili robimy coś innego, wszystko łączymy z powrotem do jednego miejsca i bardzo nam miło tutaj gościć ponownie w Muzeum Kolejnictwa Wojskotorowego w Sochaczewie. Serdecznie zapraszam wszystkich do zwiedzania oczywiście muzeum. Chciałbym zaprosić wszystkich Państwa gości. Jest możliwość, będziemy przeprowadzali konkurs na najpiękniejszy pojazd. Nagroda publiczności będzie przewidziana, którą ufundował wójt miasta. Będzie można zapisać swój typ, numer pojazdu na placu Kościuszki od godziny 14:30. Potem będzie możliwość wylosowania tych, kto wytypuje najpiękniejszy, najwięcej głosów, to będzie pojazd. Wylosujemy szczęśliwca, który będzie mógł się pojazdem zabytkowym przejechać razem z nami w rundzie honorowej wokół boiska sportowego na Mosirze. Nagrody. Chciałem podziękować władzom miasta, burmistrzowi miasta, radzie miasta. Chciałem podziękować wójtowi oraz staroście sochaczewskiemu za objęcie patronatem naszej imprezy. Bardzo serdecznie dziękuję mediom, lokalnym mediom i mediom, które przybyły za objęcie patronatem naszej imprezy, gazety, radia, telewizje. Chciałem serdecznie podziękować naszym sponsorom strategicznym, firmie AST oraz firmie Moto3, pozostałym sponsorom, czyli firmie Dachmax, firmie Expert, firmie Autofit, firmie ProFX, firmie Maxmeyer Czarnowskiego, firmie Autoczęści Cyple, hotelowi Chopin, agencji ubezpieczeniowej Alan Łoniewski, stacji paliw Bliska oraz pana Jarosława Klimczaka z wulkanizacji. Za ufundowanie bardzo wielu nagród.
Proszę Państwa, jest o co walczyć, bo mamy bardzo wiele nagród prestiżowych, które będą wręczały władze miasta. Właśnie na porundzie honorowej, na boisku sportowym. Są to bardzo piękne, drogocenne statuetki szklane. Są nagrody sportowe za konkurencjach przed 65, po 65 roku motocykle. Mamy wiele nagród fundowanych, tak jak wspomniałem, przez sponsorów, które będziemy wręczać i rozdawać wszystkim. Mamy nadzieję, że wszyscy bardzo zadowoleni odjadą od nas i przyjadą powtórnie. Za rok do nas będą odwiedzać nasze muzea, nasze miasto i cieszyć się wspólnie tą motoryzacją, którą razem tworzymy. Dokładnie miejsce. 4, 3, 2, 1.